Dobrze, idźmy, idźmy, mamy samochodziki. samochodziki. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, nie ma pojazdów, które można prowadzić bez uprawnień. Pojazdów czy elektrycznych. Czy mechaniczny z silnikiem spalinowym? Nie ma takich pojazdów. Od 2013 roku prawo się zmieniło. To teraz uważajcie Państwo uważnie. Jeżeli ktoś miał 18 lat przed 2013 rokiem, to może jeździć tylko i wyłącznie motorowerem bez prawa jazdy. No oczywiście jeszcze hulajnogą i rowerem, ale motorowerem bez prawa jazdy. Każdy, kto uzyskał 18 lat po 2013 roku, musi mieć prawo jazdy do odpowiedniej kategorii. Wybrzmiało. Po prostu jestem pod wrażeniem. Drodzy słuchacze, pojawiły się y, motorowery elektryczne w Rzeszowie. Nie ma możliwości, żeby ktoś kto skończył 18 lat po 2013 roku, jeździł tym bez uprawnień na dowód osobisty. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego do tego podobało mi się to, co pani poruszyła? Bo spotkałem właśnie pana na skrzyżowaniu, pytam się go podczas jak gdzieś paliło czerwone światło, bo stanął, stanął obok mnie, jaka jest procedura wypożyczenia tego, tego motoroweru. On mówi, że wystarczy dowód osobisty, tam się wpisuje dane, no pewnie się wpisuje PESEL, więc ten system wyłapuje, czy się ma 18 lat po tym 2013 czy nie i mówi do mnie, że tym można jeździć bez prawa jazdy. Ja wyprawiana, nie można z tym jeździć bez prawa jazdy. Mówię, ale nie ma czasu, żeby o tym dyskutować dlatego poruszam to na antenie. Młodzież każda, która wsiądzie na ten motorower, musi mieć uprawnienia. Jeżeli skończyło się nasze lat po 2013 roku. Panie Tomku, ale doskonale, że ten temat się pojawił, bo jeden z naszych słuchaczy prosił o to, żeby raz na zawsze wyjaśnić, do czego uprawnia prawo jazdy kategorii B. Dobrze. Z uwzględnieniem Przyczyp, przyczep kempingowych i kamperów. To jest bardzo złożony temat tych przyczep. Ja to spróbuję tak w wielkim skrócie omówić, ale zacznijmy do, od tego, do czego uprawnia. Więc kategoria B uprawnia nas do poruszania się takimi jak gdyby podkategoriami, czyli pod kategorią B1, pod kategorią AM, A1 i T. Ja teraz rozwinę, co znaczy co. B1 to jest czterokołowiec i, i oprócz tego pojazdem określonym dla kategorii AM. Będzie skomplikowane. Nie, Pan wie, 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 co, bo ja już się wyłączyłam przy pierwszym symbolu. Dobra. Co to jest B1? Do czego uprawnia nam kategoria B1? Więc do prowadzenia kołowca, czterokołowca i motoroweru. Zakodowałem. Motoroweru. Teraz kategoria AM. Co to jest kategoria AM? Ja, może przytam definicję motorową. Ale pan chce po kolei lecieć z tym wszystkim. To szybciutko będzie. Niech pani mi uwierzy. Dobrze, ale mamy słuchacza słuch w telefonie. Słuchajcie państwo tylko, co to jest motorower, bo każdy myśli, że motorower to taki skuter, Brr, musi jechać. Nie. To jest pojazd dwu lub trzykołowy, czyli jeżeli coś ma dwa koła, to już jest motorowerem. Pojazd wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm3, lub, to jest ważne, silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW. I nie dalej. Tam prędkość 45 na maksymalna. Czyli pamiętajcie Państwo, te motorowery, które są elektryczne, to są normalne motorowery. Kategoria AM co to jest? Motorower i czterokołowiec lekki. Kategoria A1 jest to motocykl o pojemności do 125 cm3 i mocy nie nieprzekraczającej 11 kW. Motocykl trzy, trójkołowy o mocy do, do 15 kW i znowu pojazdy kategorii AM. Kategoria T to jest ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Albo pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy i przyczepa lekka do tego dopięta. Czyli ta kategoria B zawiera w sobie te podkategorie, o których przed chwilą mówiłem. Brawo! A jeżeli pani chce, to mogę teraz podsumować. Wszystko... Proszę, jakoś tak zgrabnie. Zgrabnie to będzie ciężko, zgrabnie. To bezboleśnie, bez To będę pan czytał, Dobrze? Bo tak będzie łatwiej. Więc kategoria B, jeżeli podzbijemy do kupy te wszystkie podkategorie, czyli B1, AM, A1 i T, to do czego nas uprawnia kategoria B? Do poruszania się pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie 3,5 tony. Z wyjątkiem motocykla i autobusu. Teraz, żebyście Państwo mieli świadomość, czy Wy możecie jeździć, mając prawo jazdy kategorii B, wszystkim, co ma w dowodzie rejestracyjnym wpisane DMC, deopuszczalna masa całkowita, do 3,5 tony. Czyli to może być samochód ciężarowo-osobowy, ciężarowy, ale DMC do 3,5 tony. Następne, zespołem tych pojazdów wraz z przyczepą lekką, czyli przyczepa do 750 kg, ale nie tylko. To co Pan pytał z tą przyczepą kempingową, ona jest cięższa niż 750 kg i też można ją ciągnąć mając kategorię B, ale o tym później, bo jest to naprawdę złożony temat. Motorowerem, czterokołowcem, czterokołowcem lekkim, bo to są dwie różne rzeczy. Yy, ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lekką, i po trzech latach można jeździć tym właśnie motocyklem, czyli kategorią A1, o pojemności skokowej nie przekraczającej 125 cm3 i mocy do 11 kW, ale po trzech latach od uzyskania uprawnień kategorii B i motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW. I, I to jest wszystko, co, do czego uprawnia nas kategoria B. Niech sobie pan odpocznie teraz. Ja sobie odpocznę, do... a państwa zapraszam na YouTube, bo to będzie prawdopodobnie wrzucone, będzie. i tam można sobie powolutku, po cichu. To Marek, nie, po się, Marek skup, to wytnie, skupienie. wytnie, zamieści na naszym kanale na YouTube, więc będzie można sobie wszystko